Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz drugi Radio Anio R612. Odbiór jest już ok. Po tej naprawie, co pokazywałem tego kondensatora. A dzisiaj, no mówiłem, że nie będę wbudowywał tego gniazda, ale tak sobie dumałem, aż wydumałem, że może jednak by się przydało, bo jako głośnik taki przenośny, fajna sprawa, a to gniazdo naprawdę nie będzie widoczne zbytnio, więc wbudujemy sobie gniazdo AUX. Tak, ja użyję gniazda. Co prawda ono jest stereo, ale to radio jest mono i użyję tylko jednego kanału, tak, to jest gniazdo z wyłącznikiem i zaraz powiem, co będziemy próbowali robić. Na początek wspomnę, że to jest totalna na razie improwizacja i będziemy robić to metodą prób i błędów. Gniazdo jest z wyłącznikiem. Co to znaczy? Że teraz jak są styki zwarte, przyjmijmy, że dwa styki tutaj te górne. O, tutaj. I teraz w momencie, kiedy włożę wtyk, hop, to gniazdo, jedna blaszka się rozłącza, idzie do wtyku, druga blaszka zostaje rozwarta, czyli sygnał teoretycznie jest przełączony na kabel. Teraz jak wypnę, hop, to blaszki się łączą ze sobą z powrotem. Może jeszcze raz pokażę. No. Hopla. Nie wiem, czy to widać. O, tutaj, ta na dole. Jak odłączę, hop, wraca na miejsce. I musimy zrobić tak, według tego, co się tutaj rozeznałem, że sygnał wchodzi na kondensator C51. Czyli to jest 15 nanofarada. Nanofaradów. I żeby nam wpłynął sygnał z urządzenia naszego na kondensator C52, musimy ten nasz kondensator C51 zrobić rozłączny, tak? Czyli jak włożymy kabel, to nam się ten kondensator rozłączy i wpłynie nam sygnał na kondensator C52. I to spróbujemy wykonać. Robotę zaczynamy od odcięcia. Można wylutować, ale ja akurat nie chcę już rozbierać tutaj, żeby tej skali znów nie zmienić. Od odcięcia jednej nogi tego kondensatora, tak? To jest te 15 nanofaradów. A poza tym, jak się coś nie uda, to będzie można to przylutować z powrotem. I teraz tak, moi drodzy. Noga tego kondensatorka wisi w powietrzu. Ta tutaj, bo tamta wchodzi na chyba tuner radiowy, więc nie będę jej tutaj maltretował. O, którą dokładnie odciąłem? Odciąłem tą tutaj. O, ona leci na te C52, tak? Czyli gdzieś tutaj. O. I teraz tak, jak już odciąłem, to teraz musimy zrobić przerywnik sygnału. Czyli bierzemy nasze gniazdo, bierzemy sobie kawałek kabelka. Mam tutaj, a raczej dwa kabelki. Wezmę, wymierzę, jak to będzie. Tu gdzieś będzie sygnał, tak? Czyli myślę, że tyle nam starczy tego przewodu. Hop. Dobra. I teraz będziemy sobie tutaj to podłączać. Zanim ułożymy w obudowę, to najpierw chcę podłączyć, zobaczyć, czy to w ogóle przyniesie jakiś skutek. Dobra. Ok, moi drodzy, i teraz bierzemy sobie, podlutujemy do gniazda jackowego nasze kable. Jako to jest gniazdo mono, znaczy wtyk mono, znaczy radio mono, sorry. Radio monofoniczne, to sobie podłączymy to. To sobie podłączymy to tylko na dwóch kanałach. Widać? Tutaj będzie widać, ok. Może ja przesunę trochę to radyjko, to będzie widoczne, co ja tu robię. Najpierw cynuję kable. I masa leci gdzie?
Masa leci na wtyk, tak? Możemy to jeszcze sprawdzić miernikiem. Na wszelki wypadek, gdyby coś. Mam nadzieję, że to wypali. Proszę bardzo, pokażę, jak ja to robię. Ok. Wziąłem, wcisnąłem do gniazda. Jeden koniec tu. Drugi koniec do wtyku jackowego. O, tak. I się pokazuje, że jest przejście. To znaczy, że masa jest na tym styku. Dobrze. Czyli masę również cynujemy. Masę również cynujemy. I już będziemy to sobie powolutku łączyć. Ok. Raz. Teraz. Dwa. To są te styki rozłączone. Dobra. I trzecia masa. Na trzecią nogę masa. Gdybyśmy mieli dwa kanały, to można by było zrobić na dwa. Niestety tutaj jest jeden, więc... Ok. Mamy podłączone. Teraz sobie zakoszulkujemy to za chwilę. Ale najpierw podłączymy, sprawdzimy, czy to w ogóle nam zagra. Dobra, łączymy kable. Tak, ten skrajny tutaj styk połączymy z nogą kondensatora. Ten połączymy środkowy z nogą sygnału, a ten połączymy z masą. Dobra, dwa i masę do potencjometru, myślę, że się uda. Ok, i trzy. Na razie tak. I zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Radio włączone. No to teraz chwila prawdy, moi drodzy. Szumi. Ja to biorę coś. I wkładam do gniazda. Hop. I teraz. W takim razie przytwierdzimy nasze gniazdo i będziemy mogli sprawdzić już tak oficjalnie. Moi drodzy, radio złożone, gra oczywiście bardzo dobrze po wymianie kondensatora w UKF-ie. A teraz spróbujemy wpiąć nasz wtyk. Hop. Następuje cisza, włączamy telefon, coś tam szumi. No,
i gramy. Widać na załączonym obrazku, wszystko gra, więc to mnie cieszy. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, jeżeli się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i zapraszam na kolejne moje elektroniczne materiały.